Dzisiaj od samego rana się spieszyłem. Najpierw w rower, potem z roweru na dworzec, z dworca w pociąg, z pociągu w rower, no i nareszcie dotarłem. Powód? Nowe telefony marki Honor już są w Polsce. A raczej będą wszystkie 11 lipca. Jak na razie macie dostęp do telefonu Lite. O co chodzi? Chodzi o telefony skierowane do miłośników fotografii. Naprawdę interesująca sprawa. Możecie je kupić w trzech wariantach i w wielu różnych opcjach kolorystycznych. Zapraszam do materiału. Wszystko wskazuje na to, że Honor może w tym roku zawojować całkiem sporo na polskim rynku telefonów średniopółkowych. No i te tegoroczne smartfony myślę, że są tego dowodem. Przede wszystkim topowa jednostka, czyli Honor 200 Pro, ma porządny zestaw aparatów do wszystkiego. Ale na tym nie koniec. Są też nowe filtry, a wśród nich prym wiedzie styl portretowy Harcourt, przygotowany z legendarnym studiem fotografii portretowej. Honor pokusił się nawet o stwierdzenie, że być może te telefony mogą być dobrym zastępstwem dla aparatów lusterkowych. No, teraz głównie korzystamy z bezlusterkowców, ale wiecie o co chodzi. Profesjonalne aparaty mają zostać zastąpione przez telefony. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji oczywiście, która poprawia zdjęcia. A w ogóle to w tym roku prezentacja nowych smartfonów marki Honor w Polsce jest bardzo bogata. Firma na premierze powiedziała, że traktuje nasz rynek poważnie i zależy jej na tym, aby pojawiło się pełne portfolio tej firmy na naszym rynku. Z tego względu będziemy mieli do zakupu również model Pro, coś nowego. No i to będzie ciekawa propozycja dla fotografów. Przede wszystkim ze względu na wymieniony wcześniej styl portretowy, Harcourt. Pomysł na współpracę nie wziął się znikąd. Firma podkreśla, że z ich badań wynika jedno. 60% ludzi dobrze się czuje z ładnie wykonanym portretem, ale niestety tylko 1/3 twierdzi, że jest w stanie zrobić sobie dobre zdjęcie. Totalnie mnie to nie dziwi, a nowe telefony Honora mają być rozwiązaniem. Firma jest z tego nawet na tyle pewna, że... Kojarzycie taki magazyn jak Elle? Ja mniej więcej kojarzę. Oni się zajmują fotografią modową, takimi sytuacjami i firma przygotuje z nimi sesję zdjęciową z wykorzystaniem wyłącznie tych nowych telefonów. Ta sesja ma zadebiutować w urodzinowym wydaniu magazynu mniej więcej 4 września. A w ogóle to na premierze był obecny fotograf związany z czasopismem. Podkreślał, że we współczesnych czasach przy pomocy smartfona można uzyskać efekt coraz bliższy profesjonalnemu, a przy okazji turbo drogiemu sprzętowi foto. No cóż, nie da się ukryć, że na pewno telefony marki Honor są lepiej wycenione, albo raczej przystępniej wycenione, niż średnioformatowe aparaty bezlusterkowe. Honor 200 Lite w wersji 8 plus 256 GB kosztuje 1499 zł. Honor 200 w wersji 8 plus 256 za 2599 zł. A Honor 200 Pro w wersji 12 plus 512 kosztuje tylko 3499 zł. Więc niezła cena jak za takiego flagowca, prawda? Na start każdy z tych telefonów kupicie z dodatkami, to znaczy z prezentami. W wypadku wersji najniższej dostaniecie słuchawki Honor Earbuds X6, ale w wersji wyższej, no i w wersji Pro, będzie jeszcze bardziej bogato. Producent dorzuca również w wybranych sklepach smartwatcha Honor Watch 4. Cały czas mówię Honor. Dobra, nieważne. Oferta przedsprzedażowa trwa do 28 lipca, a wersje Honor 200 oraz Honor 200 Pro trafią do sklepów 11 lipca. No i co ważne, nowe telefony pracują na Androidzie 14 z nakładką Magic OS 8.0. W najwyższym modelu możecie w niej znaleźć kilka przydatnych funkcji AI, takich jak magiczny portal, czyli funkcja automatycznego proponowania aplikacji do udostępnienia wybranych treści lub nawet rozpoznawanie tekstu. No i najciekawszym modelem jest oczywiście Honor 200 Pro. No jest najwyżej wyceniony. I nie tylko ze względu na styl Harcourt, bo on jest dostępny również w trybie portretowym w wersji nieco niższej, czyli Honor 200, ale też ze względu na aparaty. Przede wszystkim ma potrójne aparaty, w tym 50-megapikselową jednostkę główną z sensorem OmniVision H9000 o większym rozmiarze 1x1,3 cala i optyczną stabilizacją obrazu. Do tego jest też teleobiektyw 2,5 raza, również optyczna stabilizacja obrazu, również ta sama rozdzielczość, a także 12-megapikselowy obiektyw szerokokątny z trybem makro. Ciekawostką natomiast jest to, że na froncie również znajduje się interesujący aparat. 50-megapikselowy, ale to jest jednostka z dodatkowym modułem. Analizuje głębie sceny, no i to jest szczególnie ważne przy uzyskiwaniu przekonującego rozmycia, biorącego pod uwagę włosy lub okulary. Pierwsze wrażenia pozytywne, ale trzeba podkreślić, że tryb Harcourt działa tylko w aparacie głównym w trybie portretowym. Nowy flagowiec Honor to też bardzo mocna jednostka, bo siedzi w nim Snapdragon 8S generacji 3. Sprzęt do tańca i do różańca, po
poradzi sobie z grami. Ostatnio testowałem telefon z tym właśnie procesorem, który poradził sobie z PUBG do tego stopnia, że uzyskał 120 klatek na sekundę. Poradzi sobie też oczywiście z aplikacjami. Sparowany jest w Polsce z 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. Producent dorzuca też ekran OLED w rozmiarze 6,78 cala o częstotliwości 120 Hz i rozdzielczości 1224x2700 pikseli. Z innych ważnych rzeczy akumulator oraz szybkie ładowanie. Bateria mieści 5200 mAh i przewodowo może być ładowana z mocą 100 W, a bezprzewodowo z mocą 66 W. Więc można powiedzieć, że bardzo szybko. Do tego jest oczywiście Wi-Fi 6, NFC, podczerwień, a także głośniki stereo. Zapowiada się potężny multimedialny model ze średnio wyższej półki. Natomiast, żeby kupić nowy smartfon marki Honor w tym roku, wcale nie musicie wydawać 3,5 tysiąca złotych. Można kupić tańsze warianty. Honor 200 to pod pewnymi względami propozycja podobna do opcji Pro. Ma wyświetlacz AMOLED, też o podwyższonej rozdzielczości 1200x2664 piksele i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jest natomiast nieco mniejszy, bo w rozmiarze 6,7 cala, ale to nie jest duża różnica. Za to jasność jest ta sama. Z ważnych kwestii jest tutaj nieco słabszy chip, bo Snapdragon 7 generacji trzeciej, ale to i tak jest turbo mocny chip na takie typowe zastosowania, bo poradzi sobie na pewno w gamingu i bez problemu przy codziennej obsłudze aplikacji. Producent wyposażył ten model również w trzy aparaty. Główny 50-megapikselowy ma optyczną stabilizację, ale inny, mniejszy sensor Sony IMX906, 1x1,56 cala. Do tego ten sam obiektyw tele oraz ten sam obiektyw szerokokątny. W przodu znajduje się 50-megapikselowa jednostka, podobnie jak w wersji Pro, ale pozbawiona tego modułu do analizy głębi. Akumulator o tej samej pojemności względem wersji Pro sugeruje długi czas pracy na baterii, a szybkie 100-watowe ładowanie sprawia, że ja bym się jakoś szczególnie nie martwił o to, ile pracuje takie urządzenie na jednym naładowaniu, bo można to szybko podładować. Są tu też głośniki stereo, wsparcie dla Wi-Fi 6, emiter podczerwieni, NFC oraz Bluetooth 5.3. Na koniec wersja Lite. Honor 200 Lite to jest model bardzo podstawowy, no i moim zdaniem całkiem sensownie wyceniony, jak na taką propozycję. Przede wszystkim jest tutaj inny procesor, odpowiedni jak na tę cenę. 8-rdzeniowa jednostka MediaTek Dimensity 6080. O taktowaniu 2,4 GHz, z tego co widziałem, to jest procesor, który poradzi sobie bez problemu przy codziennym korzystaniu z telefonu, a jeżeli chodzi o taki lżejszy gaming, bez tego ciśnienia do uderzenia w wyższe klatkarze, też będzie ok. Producent i tutaj zdecydował się na ekran AMOLED 6,7 cala, ale o niższej częstotliwości odświeżania, bo na poziomie 90 Hz. Ma też niższą rozdzielczość 1080x2412 pikseli. Z tyłu po raz kolejny trio aparatów, tylko że nieco innych. Główny ma 108 megapikseli, szerokokątny ma 5 megapikseli, a makro 2 megapiksele. No jest to zestaw jak na tę cenę, prawda? Za to przedni ma 50 megapikseli. Oczywiście o tym, że nie ma modułu, to nie powinienem nawet mówić, prawda? Telefon wspiera Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.1, a także ma akumulator o nieco niższej pojemności 4,5 tysiąca mAh, no i ładowaniu 35 W. Na zakończenie powiem, że materiał powstał przy płatnej współpracy z Media Expert, więc wszystkie linki prowadzą do tego sklepu. Wszelkie linki znajdziecie poniżej w opisie i one będą aktualizowane w miarę pojawiania się kolejnych urządzeń na rynku. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o nowej serii urządzeń marki Honor. Po prostu odezwijcie się poniżej w komentarzach i zapraszam też na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy wideotestów, Instagrama, TikToka. Do zobaczyska też w kolejnych filmach. Cześć!